Cześć, z tej strony bn 2 witam w kolejnym odcinku poświęconym e, z rankingom dotyczącym piłkarzy. E, teraz w poprzednim odcinku byli napastnicy, teraz pora na e, bramkarzy. A ten odcinek, mam nadzieję, będzie sporo krótszy od poprzedniego. E, tu już nie będzie top 15, top 10. Wielu jest bramkarzy, takich, których trochę lubię. E, ale tu dam, wyróżniłem chyba czterech bramkarzy, których to no, troszkę bardziej lubię. I dałem 10 bramkarzy, których faktycznie tak najbardziej zawsze e, lubiłem. No i zaczynam od wyróżnień. Pierwszym bramkarzem jest do niedawna jeszcze bramkarz Leicester City, związany długo z tym klubem. Teraz chyba przyszedł do Nicei. E, a jest to bramkarz też reprezentacji Danii Kasper Schmeichel który sięgnął oczywiście dla Leicester City po Mistrzostwo Anglii w 2016 roku. Kolejny piłkarz to Bernd Leno. Generalnie lubię niemieckich bramkarzy. Zawsze oni hmm, jakoś tak fajnie, nawet i w, w grach róg, różnorakich piłkarskich prezentowali fajny poziom. No i tacy się wydają dość solidni. No i Timo Horn jeszcze był z Bundesligi. Ralf Ferman oni akurat się nie załapali nawet do wyróżnień, a, bo ich troszkę lubię. Tutaj Leno jest bardziej lubiany przeze mnie. E, przy, najpierw grał w bajerze Lever, Leverkusen, później e, teraz w Arsenalu, ale coś chyba w tym Arsenalu mu nie idzie i nawet nie wiem, czy, czy nie jest teraz gdzieś wypożyczony. O, coś teraz tam, chyba ten Ramsdale, czy ktoś taki broni w tym Arsenalu już tak, ale w takim fanem Arsenalu to ja nie jestem, więc tutaj też tak... le no tak troszeczkę śledziłem ale też nie, nie jakoś przesadnie Kolejny bramkarz to bramkarz najpierw grający i Miesiem Blackbacht, a teraz od wielu już od, no już od dłuższego czasu we FC Barcelonie gdzie jest pierwszym bramkarzem tego zespołu Kolejny niemiecki golkiper na mojej liście E, całkiem solidny bramkarz, naprawdę. E, także no, myślę, że tyle mam do dodania. No i kolejnym bramkarzem jest bramkarz Manchester United, a tak rzeczywiście reprezentacji Hiszpanii, e, jakim jest Dawid DH. E, no, zawsze prezentował fajny poziom, zawsze e, lubiłem go oglądać. No teraz troszeczkę niestety gorzej. To wygląda Manchester United strasznie obniżył swoje loty, że tak to nazwę. Strasznie spadł poziom, klub się stał trochę memem. Mam nadzieję, że jednak odbił się od tego dna trochę i właśnie będzie godna rywalizacja w derbach Manchesteru. I też walka o jakieś najwyższe cele w Anglii, albo nawet żeby się chociaż do tej Ligi Mistrzów skwalifikowali. E, bo jest to wielki klub, a niestety troszeczkę ostatnio no nie wyglądało to za fajnie. no Smutno się na to patrzyło, jak sobie radził Manchester United. Teraz Manchester United wygrał z jakimś Liverpoolem, przegra, jest, przegrywa z jakimiś słabszymi drużynami. Taki trochę Robin Hood daje biednym, e, zabiera bogatym, <grym> można powiedzieć. No, ale tutaj Dawida też dałem na swoją listę. Hmm. Kolejny zawodnik, którego chcę wyróżnić, jest to e, Jan Oblak. Bramkarz Atletico Madryt. E, wcześniej to chyba nawet nie wiem, czy w Benfice Lizbona też nie bronił, jak się, ale mogę się mylić. E, też dość solidny goalkeeper, też prezentujący e, dobry poziom. E, też w FIFA lubiłem go w sumie kupować swojego czasu i grać nim e, czy też w innych grach tak się zastanawiałem, czy też nie dać na, do tych wyróżnień, bo też lubię ale chyba troszeczkę mniej od Jana, e, jego rodaka e, też Słoweńca Samira Handanovicza e, bramkarza Interu już takiego dość legendarnego w sumie chyba najbardziej znany słoweński piłkarz w sumie no, na moment w sumie pojawienia się oblaka czy znaczy, Nie tyle co pojawienie się oblaka, co e, zwiększenia popularności oblaka, bo oblak to już grał od dawna, no ale wiadomo o co chodzi. No i ostatni wyróżniony piłkarz Ederson. E, świetnie gra nogami. Um, no i dodatkowo kolejny plus dla niego to, że gra w Manchester City. E, który akurat dość lubię i e, jest pierwszym bramkarzem tego właśnie zespołu. No i od dziesiątka otwiera szwajcarski bramkarz Jan Zomer, e, grający w barwach Borussia i e, Ostatni świetny mecz e, przeciwko Bayernowi Monachium, gdzie pobił rekord, wyjął prawie 20 strzałów, dokładnie to chyba 19. E, także naprawdę świetny występ. Pobił tym samym rekord. E, naprawdę, może nie za wysoki, ale naprawdę bardzo zwinny. E, fajnie grający bramkarz. E, to też, no, chyba to wspomniałem, właśnie grający w reprezentacji Szwajcarii. E, mogliśmy się przeciw niemu e, mierzyć. Nasza prezentacja mogła się mierzyć przeciwko niemu właśnie na Euro 2016. Chociażby, e, no, naprawdę solidny bramkarz. Fajnie też przeciwko takim lepszym klubom, no e, gra dobrze, no przeciw Bundeslidze, w której gra na co dzień, to chyba właśnie wszystkie jego najlepsze mecze są przeciwko Bayernowi. Nawet któryś z piłkarzy Bayernu chyba ostatnio zwrócił na to uwagę, to no, dość ciekawe, nie? Dość ciekawa zależność, ale naprawdę e, i z poprzednich lat kilka miał takich klasowych interwencji przeciwko temu właśnie przeciwnikowi. Kolejna pozycja Thibaut Courtois. Pozycja numer 9. E, bramkarz obecnie Realu Madryt. E, wcześniej Chelsea London, gdzie naprawdę sporo grał i bardzo e, dużo dobrych występów zaliczył. Naprawdę solidną markę tam zbudował. Jeszcze wcześniej grał w Atletico. A to chyba jak grał w Atletico to było gdzieś na początku e, mojego interesowania się z piłką. Piłką nożną to Pewnie nie wiem, chyba w jakimś 2012-2013 wtedy grał w tym Atletico. Coś takiego. Pujie właśnie trafił do Chelsea, do i jakiś czas temu do a, Realu trafił. Świetny występ w finale e, Ligi Mistrzów, wygranym przez Real. E, Courtois był naprawdę bohaterem tego spotkania. E, wiele dobrych interwencji, wszystko. Co Liverpool trafił w bramkę, no to kurtua wyciągał, także naprawdę e, bohater tego spotkania. Bardzo wysoki bramkarz, prawie 2 metry wzrostu, tam HM99, e, dokładnie też nieźle gra nogami, e, także e, taka solidna firma. No i kolejny bramkarz, tym razem polski akcent na pozycji numer 8 w tym rankingu Łukasz Fabiański. Niestety Fabian karierę reprezentacyjną już zakończył, ale dał nam wiele dobrego. No, świetne występy chociażby na Euro 2016. Bardzo dobry mecz z Niemcami w fazie grupowej. Równie dobry mecz w jednej ósmej przeciwko Szwajcarom, no, tam w dogrywce na przykład strzał Derdioka, taki potężny wyjął potężny no, pod takim względem że bardzo groźna była ta sytuacja i gdyby nie jego interwencja bardzo dobra to byśmy prawdopodobnie ten mecz przegrali i odpadli w ten, na tamtym etapie z tego turnieju niebezpieczna akcja sam na sam główka Derlioka, wyjął to Fabiański strzał Rodrígueza chyba z rzutu wolnego też ładnie wyjął Fabiański naprawdę Fabiański radził sobie bardzo dobrze w wielu meczach. Solidna firma też w Anglii. Bardzo dużo e, spotkań rozegranych w Premier League, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej, rozgrywkowej w Anglii. Chyba nawet już jest jakimś, na jakimś wysokim miejscu. Niemcy nie walczy, może nawet nie, nie o tyle co o podium, co nawet o bycie na pierwszym na liście pod względem udanych interwencji w Premier League, a jak nie, nie pierwszym, to właśnie na jakoś tak strasznie wysoko jest. A to już jakiś czas temu nawet o tym czytałem, a teraz do tej pory pewnie poprawi ten wynik, bo gra w tej lidze angielskiej bardzo dużo. No, praktycznie cały czas. No, najpierw grał w Arsenalu, następnie trafił do Swansea City, no a teraz gra w West Ham United, gdzie naprawdę radzi sobie dobrze. West Ham dość solidnie sobie ogólnie radzi jako drużyna. E, także Fabian naprawdę gra dobrze no w reprezentacji może był trochę w cieniu na początku Boruca e, później też Szczęsnego zawsze jakoś tak był tym bardziej cichym bohaterem no tak prywatnie też wydaje się bardzo w porządku taki człowiek, taki dość raczej skromny spokojny e, także też fajny bramkarz i naprawdę no w reprezentacji Fabian naprawdę dobrze grał wiele fajnych meczów, a w klubie też prezentuje solidny poziom. Pozycja numer 7, Ugo Loris, bramkarz reprezentacji Francji, a także bramkarz e, Tottenhamu. No, jeden z moich w sumie e, ulubionych francuskich piłkarzy. E, solidny, naprawdę, zarówno w Tottenhamie, jak i w reprezentacji Francji. Ja się dziwię w sumie, że nie trafił do lepszego klubu niż Tottenham. Nie mówię, że Tottenham to jest zły klub, bo zawsze zajmuje wysokie miejsce w ciężkiej Premier League, ale jednak w sumie mógłby trafić i, w, i ciutkę wyżej. Loris Naprawdę dobry bramkarz Mistrz świata z 2018 roku. Chyba Ligę Narodów też Francuzi jakoś wygrali ostatnio. Jeżeli nic nie mylę, tak? Ale tutaj e, też wicemistrz e, Europy e, z 2016 roku. Mm. Także pierwszy bramkarz reprezentacji e, zawsze tutaj był tą jedynką już od paru dobrych lat. Jak nawet i parę nastu w sumie, e, bo z raczej, no, no nie było dawno, nie pamiętam, żeby był jakiś bramkarz mogący z nim rywalizować. E, Loris tutaj jest tym pierwszym wyborem Francuzów. No i naprawdę jest to dobry bramkarz. E, bardzo go lubię i e, zasłużenie znalazł się tutaj w moim rankingu. Miejsce szóste, Joe Hart. Zawsze jakoś tak lubiłem Harta. Yy, grał w Manchesterze City, później przyszedł Guardiola, jakoś tak nie widział roli dla Harta. Trochę się go pozbył, tym samym stopując jego karierę yy, i właściwie trochę ją w dół nawet yy, kierując. No, też Euro 2016 nie należało do jego najlepszych występów. Tam błędy przy bramkach Islandii, chyba i nawet przy jednej drugiej, ale przy no jednej z tych dwóch bramek taki naprawdę dość rażący błąd, no niestety niefortunny mecz, pechowy. Ale zawsze to był jakiś tak, tak ulubiony mój angielski bramkarz. Jakoś nawet jak później się zmienili ci bramkarze, tak jakoś tak Pickford nie, jednak jeszcze nadal Hartar lubię no Hart już raczej w furskiej Anglii bawią się, że ma zamkniętą przez to, że jego kariera klubowa dość mocno zjechała, tam był w Torino jakiś epizod był w Tottenhamie w Celtiku chyba nawet Glasgow był no także to tak się tułał coś tam bronił, ale no generalnie nie zaciekawie. No, w City prezentował ten najwyższy poziom, ale to, te lata już minęły, niestety. No, i był pierwszym bramkarzem reprezentacji Anglii. E, był na kilku, właśnie dużych turniejach. E, na Euro 2012, e, na Euro 2016, na Mistrzostwach Świata 2014 roku w Brazylii. E, był tym pierwszym bramkarzem. No, teraz raczej furtka jest zamknięta. Tutaj do kadry Gareta Soungate'a. Pickford jest tym pierwszym bramkarzem Jordan, Pickford naprawdę sobie nieźle radzi, Nick Pope też chyba bronił, chyba był też powo powoływany Tom Heaton, Batland chyba też, Hart, no Hart takie trochę jak Runi w poprzednim odcinku mówiłem, że tak Soundgate odsunął i, i no i nie ma, a tutaj też trochę wina Guardioli, którego akurat bardzo lubię jako trenera, no, ale jednak odsunął tego Harta. Hmm. No, zawsze jakoś tak lubiłem tego bramkarza, jeżeli chodzi o angielskich bramkarzy. Tak tak mi pod do gustu po prostu. I na przykład lubiłem go w grach kupować, nie? Do swojego klubu. Zawsze na niego tam stawiałem. No i pozycja piąta, drugi polski akcent, nie mogło też oczywiście tego i piłkarze zabraknąć. Wojtek Szczęsny, tak jak Łukasz Fabiański, solidna firma, e, zawodnik kiedyś Arsenalu, później Romy, e, teraz Juventusu. No w Arsenalu to bywało różnie, tam była duża rywalizacja, był Fabiański, był ten Almunia, tak, jak się nie mylę. E, później jeszcze był... Ten Dawid to spina, przyszedł tam Arsen Wenger niekoniecznie stawiał na e, Wojtka, ale w Romie z kolei naprawdę Wojtek odżył, grał świetnie i no, świadczy o tym fakt, że wygrywał rywalizację o w miejsce w bramce z Alisonem Becherem, który przecież później trafił do Liverpoolu. No i też za byle co Wojtek do Juventusu nie trafił, nie oszukujmy się. E, w klubie Wojtek jest naprawdę bardzo dobrym bramkarzem, wiele osób mówi, że y, krytykuje, no ale niestety to jest takie częste z polskimi piłkarzami, ale naprawdę no Wojtek w wielu meczach y, popisywał się bardzo dobrymi interwencjami y, w barwach Juve. No niestety w reprezentacji często brakowało mu szczęścia, szczególnie na wielkich turniejach. Euro 2012, czerwona kartka, zostaje zastąpiony przez Przemka Tytonia. Później Euro 2016, bo na, na Mundialu w Brazylii nie byliśmy niestety. No to Euro 2016. W pierwszym meczu z Irlandią Północną Wojtek dostaje kontuzji, zastępuje go Łukasz Fabiański. E, Mistrzostwa Świata Mundial w Rosji, ten e, Mistrzostwa Świata w 2018 roku. E, Wojtek w pierwszym meczu no, zalicza kiks, z Senegalem wychodzi niefortunnie z bramki Tam z Janem Bednarkiem chyba było te nieporozumienie Senegalczyk nam strzela gola No mecz z Kolumbią no to dostaliśmy po prostu baty 3-0 A w ostatnim grał Fabian Tym wygranym z Japonią Później Euro 2020 Właściwie 21, ale no przesunięte było to też w pierwszym meczu niefortunna interwencja ze Słowacją, yy, przez którą prawdopodobnie przegraliśmy. Yy, z Hiszpanią solidny mecz, bardzo dobry, tutaj akurat nie mam do czego przyczepić. No i ze, ze Szwecją w sumie też nie miał co zrobić. No, ale jeżeli chodzi o takie pozytywne mecze, no to na przykład mecz z Niemcami z 2000 tam yy, no ten mecz co był w eliminacjach do Euro 2016 za nawałki, no to naprawdę świetnie w Warszawie. tym wygranym meczu 2-0 z Niemcami, historycznym, Wojtek naprawdę bardzo dobrze bronił. Tyle wystrzałów Niemców. Chyba też w jakimś meczu w 2011 czy którymś też taki mecz dobry też przeciwko Niemcom chyba zaliczył. Nie, ale naprawdę Wojtek jest solidnym bramkarzem. No tak jak mówiłem, no po prostu w reprezentacji często brakowało mu szczęścia, przez co był no bardzo krytykowany. No, ale jest to fajny bramkarz i cieszę się, że e, polski bramkarz tak sobie dobrze radzi. No, Juventus to jest jednak dobry klub. No, teraz troszeczkę może Juventus jest niżej niż jeszcze jakiś czas temu, tak na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o jego znaczenie, ale myślę, że się będą powoli odbudowywać i będzie to nadal wyglądało tak jak kiedyś. Kolejny bramkarz, no, legendarny dość. E, Petr Czech legenda Chelsea e, jeszcze pod koniec kariery tam grał w Arsenalu, ale jednak najbardziej znany jest z kariery w Chelsea e, gdzie zaliczył wiele udanych występów, tam Liga Europy wygrana, Liga Mistrzów chyba też e, chociaż nie Liga Mistrzów to chyba w finale e, to tak zawsze mi się myliło, bo to jed, jakieś takie pierwsze mecze co jeden z, jednym z pierwszych meczów co oglądałem jak zaczynałem historię swoją w piłko to właśnie było jak Bayern grał z Chelsea, tylko nie wiem, czy to właśnie nie była Liga Europy w 2012. Zawsze mi się myli, czy to Liga Mistrzów, czy Liga Europy, ale nie wiem, czy też Chelsea nie grała w jednym i w drugim, a tam był właśnie finał. E, jeden. Jakiś mecz z Bayern, pamiętam, przegrali, a któryś wygrali. E, albo już mogę mylić, bo to kurczę, było tak na początkach e, tego oglądania, ale... O, nie zmienia to faktu, że Petr Czech w Chelsea no naprawdę grał bardzo dobrze. No jest zdecydowanie legendą tego klubu. Jest też legendą reprezentacji Czech. No Chyba jeden z najbardziej znanych czeskich piłkarzy w historii. No z swojego czasu no to drugim takim najbardziej znanym to był, jak obaj grali w reprezentacji, to Tomasz Rosicki jeszcze był znany, który grał w Arsenalu no ale na ostatnich kilkunastu lat na pewno Petr Czech no to jest najbardziej znany czeski piłkarz charakteryzowało go też to, że grał w tym charakterystycznym właśnie charakteryzowało charakterystycznym, no tak masło maślane zrobię. ale no tak ale oczywiście mm, taką cechą po której można było rozpoznać Petra Czecha był ten charakterystyczny e hełm kask no kask to może nie, ale ten hełm to nakrycie głowy który nosił z racji tego, że właśnie w jednym meczu było jakieś niefortunne zdarzenie się chyba z zawodnikiem przeciwnym, czy też ze słupkiem, i żeby nie uszkodzić tej głowy, nie uszkodzić czaszki, no to musiał nosić ten ochronny, ochronne to nakrycie głowy, co sprawiło, że w sumie stał się taki ikoniczny bo po tym go rozpoznawano. Że o, widziałeś to, to nakrycie głowy już o Petr Czech. E, także naprawdę też bardzo dobry bramkarz. E, no, wielokrotny kapitan reprezentacji Czech. Wystąpił na wielkich turniejach na Euro 2016, na Euro 2012, na Euro 2012. Przecież byliśmy z Czechami. E, w grupie nie zdołaliśmy pokonać. Nie zdołaliśmy znaleźć drogi do bramki, strzeżonej właśnie przez Petra Czecha. Nie zdołaliśmy go pokonać. Przegraliśmy wtedy, niestety, 1-0 z Czechami w fazie grupowej i odpadliśmy z tego turnieju, którego byliśmy jednym z dwóch gospodarzy. Eee, także naprawdę bardzo solidny bramkarz. Wciąż i też wiele e, dobrych występów. No teraz Petr to już się tam karierę zakończył. No bo ma już swoje lata Ale niewątpliwie postać ikoniczna Miejsce trzecie Iker Casillas Legenda Realu Madryt I reprezentacji Hiszpanii Mistrz świata z 2010 roku Gdzie popisywał się wspaniałymi Interwencjami w meczu Przeciwko Holand Holandii No wyjął no, Chociażby taką naprawdę Groźną sytuację gdzie był sam na sam z Arjenem Robenem i wyszedł zwycięsko z tego starcia też mistrz Europy z 2008 i 2012 roku także naprawdę bardzo dobry bramkarz z Realem Madryt też. Bardzo dobrze mu szło. Wiele udanych meczy, wiele wspaniałych interwencji. To był jeden z pierwszych bramkarzy, jakich poznałem w, w mojej taj, przygodzie z piłką. też jeden z pierwszych bramkarzy, e których bardzo lubiłem oglądać, także dlatego ma specjalne miejsce tutaj na mojej liście. Mimo już nie gram, no niestety. Podejściu z realów chyba w jakimś 2015, jakoś tak roku grał w FC Porto, gdzie również bardzo dobrze bronił. Niestety musiał jeszcze, by pograł, ale niestety musiał zakończyć karierę, bo miał tam problemy z sercem. Tam nawet nie wiem, czy nie dostał na jednym z treningów, czy yy, chyba właśnie treningów yy, zawału. No to wiadomo, że zdrowie jest ważniejsze od. Yy, nawet ukochanej gry jaką była dla niego piłka nożna i jego decyzja jest tak najbardziej zrozumiała ale zapisał się na kartach piłkarskiej historii e, wielki gracz e, kapitan Realu kapitan reprezentacji Hiszpanii też e, także naprawdę legenda też zarówno reprezentacji jak i klubu e, bardzo dobry gracz a na pozycji drugiej Kolejny legendarny i, po uwaga, nadal grający mimo e, chyba 43, e, czy już 44 nawet 4 lat e, bramkarz e, włoski Gianluigi Buffon, e, legenda włoskiej piłki. No chyba pobił, bardzo, no bardzo dużo tam rekordów pobił e, pod względem chociażby występów. Chyba ten rekord Dinozofa to pobił. Jak się nie mylę, to chyba... Nie wiem właśnie, czy bufon no, kiedyś to sprawdzamy, ale to kiedyś to było za 3 lata temu, że tam... no ale chyba jednak pod względem występów, to właśnie nie wiem czy nie jest przypadkiem rekordistą, ale tu też nie chcę mylić, Tak nagrywam te odcinki, że po prostu chcę coś opowiedzieć, dopowiedzieć o danym piłkarzu, żeby nie było tak, że sucho i tak, na sucho ich tak wymieniam. Ale też nie chcę, nie wiadomo jak rozciągać tego materiału i nie wiadomo ile faktów dawać i szukać gdzieś tego na wikipedii czy coś, bo mógłbym poszukać te rekordy, mógłbym to przeczytać, ale też to nie jest materiał o tym kim jest Jean-Claude Buffon czy osiągnięcia jean Buffona, tylko po prostu go wymieniam w gronie moich ulubionych piłkarzy grających na tej pozycji. Jak się nie mylę, to mistrz świata z 2006 roku, tak? Wielokrotny właśnie uczestnik wielkich turniejów i właśnie te mistrzostwa świata. Chyba jeszcze, nie wiem, czy na, nawet na, nie wiem, czy to były te pierwsze, czy to nie były te pierwsze, czy to nie były któreś z kolei mistrzostwa właśnie Buffona. Ale z tych, co mogę potwierdzić, to właśnie, na, co grał na pewno. to właśnie mundial w 2010 też chyba grał. Ale to tam akurat e, słabo poszło Włochom. Chyba nawet z grupy nie wyszli w tym RPA. E, w, e, też w 2008 na no, euro grali, w 2012 to e, zdobył wicemistrzostwo Europy. E, w, no bolesna porażka z Hiszpanami: 4-0 w finale. E, w tych mistrzostwach Europy, w Polsce i na Ukrainie. Co były. E, uczestnik także mm, Euro 2016 też grał. W 2018 chyba się Włosi nie załapali. E, no i w 2020 Buffon już w Kadrze nie było. E, no niestety nie mógł się cieszyć z wygrania mistrzostw e, Europy. Bo już go do kadry nie powoływano zakończył karierę reprezentacyjną, ale w klubie nadal gra. Legenda Juventusu. Wiele spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym w, we Włoszech, czyli w Serie A. Hmm. O teraz gra w Parmie. Wrócił do swojego pierwszego klubu, ale naprawdę wiele lat na, najwyższy, na najwyższym poziomie e, gra bufon i zamierza grać dalej i nadal gra, tam jeszcze miał krótciutki epizod w Paris Saint-Germain no niestety największym największą bolączką tego piłkarza jest to, że nie zdobył Ligi Mistrzów, mimo że był kilka razy blisko, no, chociażby ta ostatnia szansa to było w bodajże w 2015 roku gdzie przegrał 1-3 w finale z FC Barceloną Eee, wielokrotnie też dochodzi do półfinału do ćwierćfinału, ale niestety ostatecznie nie udało się zatriumfować tak samo jak Ibra chociażby jest z tym kolejnym wielkim piłkarzem, który eee, no ni niestety triumfu w tych elitarnych rozgrywkach nie zanotował, a, a zasługiwał jak najbardziej eee, zarówno Casillas, jak i Buffon eee, otrzymali wiele nagród takich programkarzy, także Obaj są tu niesamowici piłkarze, legendy prawdziwe. No i na koniec przechodzimy oczywiście do pozycji numer 1. A na pozycji numer 1, no w sumie też może nawet niebawem, a może już nawet teraz można tak powiedzieć, że legenda Bayernu Monachium, wcześniej zawodnik Schalke 04, kapitan i wielokrotny reprezentant reprezentacji Niemiec Manuel Neuer. świetna gra nogami, e, też ma swój fajny styl Noyer e, znany jest z tego, że wychodzi e, bardzo wysoko, tak e, wychodzi za pole karne, traktuje się go trochę jako dodatkowego obrońca, a nie, a nie tylko bramkarza. Bardzo często wychodził daleko w pole. E, no, kilka razy niestety zakończyło się dla niego, to niefortunnie jak chociażby w meczu z Koreą Południową na Mistrzostwach Świata w 2018 roku gdzie zakończyło się to kontrą i bramką dla Koreańczyków ale jednak wielokrotnie w takich sytuacji wychodził zwycięsko chyba nawet kiedyś grał jako obrońca w ogóle też część piłkarzy miała dość ciekawe zmiany pozycji w historii swoich karier na przykład zaczynali jako obrońcy, kończyli jako napastnicy, albo odwrotnie, albo grali jako obrońcy, a kończyli jako bramkarze, albo w ogóle nawet jakieś takie skrajne, co zaczynali jako napastnicy, a grali potem gdzieś w obronie czy na bramce. Nie wiem, czy Łukasz, Łukasz Piszczek nie był jakoś tak kiedyś, kiedyś yy, w ataku, jakoś nawet nie grał. A chyba, że go pomyliłem z jakimś innym piłkarzem, ale mi się wydaje, że kiedyś jakoś w jakiejś takiej innej pozycji mógł grać. Ale ważne, ale wi wiadomo, że jest takich przypadków wiele było w piłce nożnej i jest. I pewnie będzie. Yy, no, ale Manuel jest tak świetna nogami, świetna gra na przedpolu. Yy, też bardzo dobrze. Yy, broni jedenastki. No, w sumie w, kurczę, tak zapomniałem w niek przy niektórych bramkach wspomnieć, że właśnie. I w konkursach rzutów karnych, czy też po prostu w jedenastkach w meczu sobie dobrze radzą No wiadomo, że karne to jest taka, z konkursów rzutów karnych to jest taka loteria, każdy wtedy może wygrać, no ale dużo osób mówi, że też karne to jest taki łatwy gol. Dużo osób też mówi, że nie ma, nie ma dobrych bramkarzy do karnych, tylko są po prostu słabe strzały strzelających, ale nie, no mimo wszystko ja uważam, że. Nek no Bramkarz ma dobre wyczucie, ma dobry refleks, dobrą jakąś tam intuicję, potrafi też, no właśnie, jakimiś na przykład takimi tańcami, jak Dudek, dance był Jerzego Dudka, czy też jakieś inne takie gestykulacje, żeby zdeprymować tego napastnika tego znaczy niekoniecznie napastnika ale tego zawodnika, który wykonuje jednostkę żeby go zmusić do jakiegoś błędu do jakiegoś słabszego strzału czy w ogóle pudła i nie nietrafienia w bramkę no to też trzeba mieć pewne umiejętności trzeba to dobrze robić także to świadczy o tym, że no bramkarz też musi być odpowiednio przygotowany więc dlatego takie jest też moje zdanie no i Manuel Neuer też wielokrotnie był odznaczony Różnymi e, nagrodami dla bramkarzy. Mistrz Świata z 2014 e, roku. Wielokrotny też uczestnik różnych turniejów. E, trzecie miejsce, chyba tak, zajęli na Euro 2012. Właśnie tak, z, nie wiem jak z tymi miejscami na niektórych turniejach jest, bo na przykład, właśnie e, na Mistrzostwach Świata, no to wiadomo, masz mecz o trzecie miejsce, to albo wygrywasz, albo nie. A na Euro na, no jest jednak jakoś to tam. Nie wiem, czy to na podstawie goli i punktów, czy jak to biorą pod uwagę. No ale, no, właśnie na Euro 2012 do, doszedł do półfinału. Na Euro 2016 doszedł też do półfinału. E, także też są to spore osiągnięcia, więc nie wiem, czy to w sumie Niemcy zdobyli, na, wtedy mi, im przypisano ten z brązowy medal, czy nie. E, no, już nie pamiętam. Ale mimo wszystko dojść do półfinału to też jest sporo osiągnięcie. No w 2018 z kolei nie poszło. Na Euro 2020 no też dość szybko się Niemcy pożegnali, bo w 1, 8. Grupę mieli ciężko, w której sobie dość poradzili. Remis z Węgrami, porażka z Francją, wygrana z Portugalią. Jak dobrze pamiętam. No ale no, to jest właśnie mój ulubiony bramkarz. Bardzo go lubię. No i co? Cieszę się, że ten odcinek udało mi się już sporo krótszy zrobić od poprzedniego. Także no to trochę lepiej, bo też poprzednio uważam, że wyszedł trochę za długi, ale też było tam więcej piłkarzy, więcej miałem do dodania. W sumie nie powiedziałam tego przy poprzednim odcinku, ale bardzo chętnie poznam, jakie jest wasze zdanie, jaka jest top, wasza topka bramkarzy, jeżeli się interesujecie właśnie piłką nożną. Tak samo przy tym poprzednim odcinku też zachęcam do napisania waszych ulubionych napastników. Bądź to szczególnie graczy grających w ataku, czy to na prawym skrzydle, czy to na lewym. A w tym odcinku to było na tyle, także trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć!